żądając prawdziwych informacji. Po drugie, większość tych cwaniaczków najzwyczajniej obawiała się utraty dobrej posady. Wiedzieli bowiem, że jeśli powiesz prawdę o moim kraju, to twoje dni, jako korespondenta New York Timesa czy Los Angeles Timesa, są policzone. Jesteś spalony, bo cóż z ciebie za korespondent, jeżeli nie potrafisz dogadać się z Rosjanami, którzy wykopali cię stamtąd w ciągu 24 godzin. Stajesz się więc konformistą, dbającym o dobry humor własnych redakcyjnych szefów, którzy nie chcą obrażać uczuć moskiewskich namiestników i ludzi takich jak ja. W głębi duszy miałem jednak nadzieję, że się przełamią. Oczywiście nigdy do tego nie doszło. Kolejny powód. Nie mam co do tego złudzeń. Jest jasne. Ci ludzie zarabiają duże pieniądze. Powracając do USA, ogłaszają się ekspertami na temat mojego kraju, piszą książki, które następnie sprzedają w milionach egzemplarzy, tytułując je na przykład tak: Rosjanie, prawda o Rosji. Choć większość to kłamstwo, powielanie mitów, propagandowe slogany, to nazywają siebie sowietologami. Przy tym unikając jak ognia prawdy, głoszonej przez osoby typu Sołżenicyna, które uciekły lub zostały wyrzucone z ZSRR. Mało tego, robią wszystko, aby takie osoby skompromitować i zniechęcić do głoszenia prawdy. Nie mam większych szans, aby przebić się przez tą nacyjną sieć powiązań z prawdziwą historią o moim kraju, ale użyteczni idioci tacy jak Hedrick Smith czy Robert Kaiser w Glorii Bohaterów, wracając z ZSRR, mówią: rozmawialiśmy z dysydentami w Rosji. To jest kłamstwo, bo to sowieccy dysydenci gonią korespondentów amerykańskich po ulicach, ponieważ ci salwują się tchórzliwą ucieczką od tych kontaktów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o Hiszpanii, czytasz hiszpańskich pisarzy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś o Francji, czytasz francuskich pisarzy. A założę się, że nawet gdybyś chciał dowiedzieć się czegoś o Antarktydzie, to poszedłbyś zapytać pingwinów. Tylko o Związku Sowieckim trzeba czytać u jakichś Hendriksów i Szmendriksów i najróżniejszych Kissingerów. To oni przypisują sobie wiedzę na temat mojego kraju. Otóż nie wiedzą nic, albo prawie nic, lub po prostu udają kogoś, kim nie są. W rzeczywistości są to ludzie bez honoru, którym brak wewnętrznej prawości i zdrowego rozsądku i uczciwości intelektualnej. Wywożą z ZSRR tego rodzaju historyjki, jak ta, o przedszkolu na Syberii, pomijając w swoich relacjach fakt najważniejszy, że jest to w rzeczywistości więzienie dla dzieci więźniów politycznych. Oto inny przykład koszmarnego idiotyzmu amerykańskich polityków. Edward Kennedy, przebywając w Moskwie, jako charyzmatyczny polityk amerykański, na luzie, uśmiechnięty, chciał zdobyć popularność tańcząc na rosyjskim weselu w Pałacu Ślubów. Tylko nie rozumiał, a może nie chciał rozumieć, że wesela nie było, a on brał udział w wyreżyserowanym spektaklu. Wesele było zainscenizowane po to, aby zrobić dobre wrażenie na zagranicznych mediach lub pożytecznych idiotach takich jak Ed Kennedy. Większość gości miała specjalne przepustki i zostali pouczeni o tym, co mają mówić do cudzoziemców. To jest dokładnie to, o czym mówiłem. W Pałacu Ślubów w Moskwie, gdzie Ed Kennedy tańczy tak jak widać, uśmiechając się, jest przekonany o swojej popularności z punktu widzenia obywateli rosyjskich, którzy obserwowali ten idiotyzm, jest ograniczonym, egocentrycznym idiotą, który próbuje zarobić na popularności, biorąc udział w sowieckiej farsie propagandowej. Tutaj można zobaczyć mnie. Po prawej, przykładna sowiecka panna młoda. Po lewej, trzech dziennikarzy z różnych krajów z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Oczywiste jest, że wykorzystają sytuację i po powrocie do swoich krajów będą pisać artykuły w stylu: byliśmy obecni na prawdziwym rosyjskim ślubie. Oni nie byli obecni na prawdziwym rosyjskim ślubie, ale uczestniczyli w farsie, byli obecni na występie w cyrku. Oto inna rzecz, z którą ryzykując własnym życiem, chciałem dotrzeć do obcokrajowców, na przykład. Time Magazine jest bardzo krytyczny wobec rasistowskiego reżimu w RPA. Cały artykuł poświęca haniebnemu wewnętrznemu systemowi paszportowemu, który ogranicza czarnym swobodę przemieszczania się. Przez ostatnich 14 lat od mojej ucieczki nikt nie chciał zwrócić uwagi na mój paszport.
To jest mój paszport. Pokazuje moją narodowość, ale także ma pieczątkę policji, która w języku rosyjskim nazywa się trapiska, a która przydziela mnie do określonego miejsca zamieszkania. Tak samo jak ten Murzyn w Republice Południowej Afryki. Nie mam prawa bez zezwolenia opuścić tego miejsca. Ale to rząd Republiki Południowej Afryki jest rasistowskim reżimem. Nie znajdzie się ani jedna odważna jakaś tam, Jane Szmonda czy Fonda, aby pójść do mediów i powiedzieć: patrzcie, to samo dzieje się w ZSRR. Wysłałem kopię mojego paszportu do wielu amerykańskich liberałów i obrońców praw obywatelskich i tych wszystkich innych użytecznych idiotów. Żaden z nich nie raczył mi nawet odpisać. Ten przykład pokazuje, jakiego rodzaju uczciwość ci ludzie reprezentują. Jest to banda hipokrytów, która nie chce dostrzec praktyk rasistowskich w moim kraju. To jest wstępny etap zaprzyjaźniania się z profesorem. Widać mnie po lewej stronie z tym samym uśmiechem Jamesa Bonda. Po prawej jest mój kierownik z KGB, towarzysz Leonid Mitrochin, a w środku profesor nauk politycznych Uniwersytetu w Delhi. Kolejnym etapem zacieśniania przyjacielskich relacji będzie zaproszenie profesora na spotkanie Towarzystwa Przyjaźni Sowiecko-Indyjskiej. Siedzi obok żony, jeszcze zanim został wysłany do ZSRR na wycieczkę. Wszystko jest finansowane przez rząd sowiecki. Wmawia sobie, że został zaproszony do ZSRR, bo jest utalentowanym, trzeźwo myślącym intelektualistą. Całkowity fałsz. Zaprasza się go, bo jest użytecznym idiotą, ponieważ podpisuje się pod większością stereotypów sowieckiej propagandy, uwiarygodniając je, a gdy wróci do swego kraju, to tylko po to, aby przez długie lata uczyć coraz to nowe pokolenia swoich uczniów zalet sowieckiego socjalizmu, pozostając narzędziem sowieckiej propagandy. KGB interesowało się tym niewinnie wyglądającym mężczyzną, Maharishi Mahesh Yogi, będącym znaczącym przywódcą duchowym, a być może jedynie szarlatanem i oszustem, w zależności od punktu widzenia, jaki przyjmiemy. The Beatles odbyli kurs medytacji w jego ashramie w Haridwar w Indiach, bywała tam Mia Farrow oraz inni pożyteczni idioci z Hollywood, po czym całkowicie oszołomieni marihuaną, haszyszem i szalonymi ideami medytacji wracali do Stanów Zjednoczonych. Ideami medytacji, czyli sztuki izolowania się od współczesnych społecznych i politycznych kwestii swojego kraju, umiejętności zamknięcia się we własnej rzeczywistości, umożliwiającej zapomnienie o problemach nękających świat. Rzecz jasna, KGB było zafascynowane tą wspaniałą szkołą, tym ośrodkiem służącym do brania mózgów głupich Amerykanów. KGB zleciło mi sprawdzenie, jakie amerykańskie osobistości odwiedzają te szkoły. Pana widzimy po lewej stronie fotografii? Zgadza się. Starałem się wstąpić do tej szkoły. Jednak Maharishi Mahesh Yogi zażądał zbyt wysokiej ceny. Kwota wpisowego wynosiła $500. Moja rola polegała jednak nie na zapisaniu się do szkoły, lecz na zbadaniu, jakiego rodzaju Amerykanie korzystają z jej usług. Odkryliśmy, że faktycznie przebywali tam pewni wpływowi członkowie rodzin kształtujących opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, którzy następnie zawozili do ojczyzny szalone idee filozofii indyjskiej. Sami Hindusi postrzegali ich jako idiotów, pożytecznych idiotów, nie wspominając o punkcie widzenia KGB, które miało ich za niezmiernie naiwnych i nierozważnych. Naturalnie, osoba z elity, żona kongresmena czy hollywoodzka gwiazda po odbyciu treningu w tej szkole stawały się znacznie bardziej podatne na manipulowanie przez manipulatorów opinii publicznej i KGB niż człowiek, który rozumie charakter tego rodzaju fałszywych religijnych nauk. Dlaczego uczestnicy tych kursów stawali się bardziej podatni na manipulacje? Wspomniałem o tym, ponieważ osoba zbyt mocno pochłonięta introspekcyjną medytacją. Jeśli dokładnie przyjrzy się pan temu, czego Maharishi Mahesh Yogi naucza Amerykanów, okaże się, że jego zdaniem większość dylematów i najbardziej palących problemów współczesności można rozwiązać po prostu medytując. Nie trzęś łódką, nie angażuj się, po prostu siedź wpatrzony w swój pępek i medytuj, a dzięki osobliwej logice czy kosmicznym wibracjom problemy same znajdą swoje rozwiązanie.
To jest dokładnie to, czego KGB i marksistowsko-leninowska propaganda oczekuje od Amerykanów. Zależy im na tym, aby odciągnąć uwagę opinii publicznej i energię umysłową od spraw istotnych dla Stanów Zjednoczonych i skierować ją ku pseudoproblemom, pseudoświatu i nieistniejącej harmonii. Oczywiście dla sowieckich agresorów znacznie bardziej korzystna jest sytuacja, w której mają do czynienia ze zbieraniną ogłupionych ludzi, niż taka, w której na ich drodze stają samoświadomi, zdrowi, fizycznie sprawni i utrzymujący kontakt z rzeczywistością obywatele amerykańscy. Rishi Mahesh Yogi nie jest oczywiście na usługach KGB, jednak niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, w wielkim stopniu przyczynił się do zdemoralizowania społeczeństwa amerykańskiego. Zresztą nie tylko on. Są setki podobnych mu guru, którzy przybywają do pańskiego kraju, aby zarobić na naiwności i głupocie jego obywateli.